Cześć Cwele, tutaj Lisu, a dziś sobie pooglądamy na polskim, na polskiej arenie YT najbardziej spierdolone, zjebane zjawiska i filmy, prawda, które wygrzebałem ostatnimi czasy z odmętów tego portalu. Musimy się, moi drodzy państwo, streszczać, ponieważ już za niedługo wchodzi artykuł 13 z Unii Europejskiej i nie będę mógł dłużej nagrywać dla was tego gówna, które tak kurwa kochacie. A zatem zaczynamy. Pierwsze to było kanał Plastic Bo Fantastics Channel. Tak, dokładnie to. To jest to gówno, o którym być może słyszeliście. Są takie fajne rzeczy. No dokładnie, o tym mówię. Ściszymy to trochę. I to jest tak, moi drodzy państwo. Ja tu widziałem bardzo dużo fajnych filmów z tego kanału. To jest naprawdę porządny, rzetelny content. Ale moją uwagę najbardziej przykuł film pod tytułem Inferno. Zapraszam. Możemy tutaj zauważyć, jak jakaś fajna lalka chce sobie zapalić blanta albo szluga. Pomaga jej jakaś inna lalka. No, no, no. O, 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 bardzo dobrze. Chyba weszło za mocno. Nie wiem. Ja tak kurwa jazd nie miałem po ślubach, nie? No jest to ciekawe. No naprawdę. Kurwa szacun, nie? Szacun dla tego typa, który to tworzy. To jest poważna sprawa. Ja nie wiem, czemu to dostało tyle dislajków. Ale więcej lajków, więc jest w porządku. No dobra, no i się kurwa sztusisz się i chuj. Nie, no dobra, ale wiecie, ale film jest naprawdę kurwa stworzony z pasją. Nic kurwa nie rozumiem z tych komentarzy. Są po włosku albo hiszpańsku, co gorsza. Dobra kurwa, starczy tego dobrego. Tak czy inaczej, takie są fajne rzeczy. Następne co wam pokażę to jest Oliver de Sagazan. Oliver de Sagazan. O, i to jest, to też już sobie obejrzałem, prawda? To jest bardzo, naprawdę bardzo porządny film. Słuchajcie, zaczyna się od tego, że ziomek se siedzi, nie? Trochę chudy, jak po Auschwitz, jakby świeżo wyszedł. I zaczyna na siebie nakładać taką fajną rzecz. I za chwilę wygląda, no właśnie tak. Ja wam szczerze powiem, że chciałbym mieć taki ogólnie pole do popisu względem make-upu. Muszę sobie kurwa kupić te farby. To jest naprawdę poważna sprawa. No, oj, teraz sobie kurwa ciachnie. Zaraz, zobacz. No. No tak się produkuje orki w Mordorze ogólnie. O, proszę bardzo. O, 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 oczka. No jebnij, jebnij kurwa. O właśnie. Tak to się prezentuje. Tak. Dalej. Jest ciekawiej. Proszę spojrzeć. To są naprawdę, jakie to jest naprawdę arcydzieło współczesnej, modernistycznej sztuki wizualnej. W zasadzie to audiowizualnej, bo to jest słychać jakieś ciekawe dźwięki w tle. O, proszę bardzo. Tutaj daję. No. No.
Tak wygląda moja stara rano, gdy jeszcze nie nałożę na siebie make-upa, a ten wygląda tak, jak nałożysz na siebie make-up. To jest ciekawy paradoks, nieprawdaż? No, fajne rzeczy. Co tu się dzieje dalej? Takie fajne dźwięki można usłyszeć. No i zasadniczo kończy się to takim ryjem, prawda? No nie powiem, chciałbym mieć coś takiego kiedyś na mordzie. Dokładnie tak. Dokładnie tak. To jest normalna sprawa. Słuchajcie. No i w gruncie rzeczy... No w gruncie rzeczy to jest kurwa wszystko. Wiem, nie postarałem się za bardzo. Ale no, guys, to tak szczerze, to powiedzcie mi, czy tamto, co obejrzeliśmy przed chwilą, jest o wiele gorsze niż, nie wiem, kurwa, jakieś te zjebane filmy z kanałów takich jak tam, nie wiem, kurwa, ta... Jak ona był? Seksmasterka albo kurwa te siostry Gudlewskie czy te inne kurwa. No bądźmy szczerzy. O! Czekajcie, guys, jakiś tutaj filmik wleciał od Imperium of Japan. W nowym? Na fajnym kanale. Na fajnym kanale. Kurwa! Zajebiście! Na fajnym kanale. Mhm. Serio, polecam ten kanał. Jest bardzo fajny. Git. Fajny film, ma dużo fajnych. Ten Ziemek ogólnie dużo poleca, on robi też spory content, wam powiem. Ma się ma w ostatnim odcinku. O nie! Znowu to gówno. Dawid Czych też jest fajnym kanałem. Jest wyjebany. Tak czy inaczej... Promowanie kolegów z klasy nieźle. Tak czy inaczej, no słuchajcie, taka to jest sytuacja, nie? Nie, no to jest, to też jest w porządku kanał, ja wam powiem kurwa szczerze. Dobra, kurwy, słuchajcie. Fajną rzeczą jest też na przykład to, znaczy fajną, zjebaną, że takie filmy jak przed chwilą, to my se możemy pooglądać takie, za przeproszeniem, kurwy bizantyjskie. Możemy se pooglądać, jak jeden kurwa przesadza z makijażem, a drugi bawi się lalkami. Ale na przykład, kurwa, już jakiegoś, nie wiem, tego bym już wam nie mógł puścić, nie? O Shakiry też bym wam rabiosy nie mógł puścić, nie? To jest... A nie, zaraz, ja tu jestem na tej stronie. Dobra, zjebałem. Tak czy inaczej, słuchajcie, wkurwia mnie to. Wkurwia mnie ten YouTube, że nie możemy, kurwa, komentować naprawdę jakichś filmów na poziomie. Tak, a możemy tylko oglądać takie popierdółki, no naprawdę dla mnie to jest rażące. Tak czy inaczej, moi drodzy, nie zmienia to jednak faktu, że dziś bawiłem się świetnie, pewnie tak samo jak wy. Więc kurwa, do zobaczenia, do następnych, siemanko.